Hello, witam was w kolejnym odcinku Przygód z Flotarem. Idę spać, dzisiaj budujemy domek. Taki szybki wstęp, żebyście wiedzieli, co będzie dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Nie będzie Lucky Bloków, nie będzie innych dziwnych rzeczy. Chociaż muszę powiedzieć, że już mniej więcej wiem, jakie Lucky Bloki będę za niedługo używał. Oczywiście zmieniamy spiral Lucky Bloki. Już 150 tych bloków było, także czas na coś nowego. Tak naprawdę jeszcze nie wybrałem tych bloków, ale mogę wam powiedzieć, że wybrałem, bo to jest dosłownie chwila, moment, zanim zdecyduję, jakie bloki będą. I dzisiaj będziemy tutaj budowali domek na drzewie z dwóch powodów. Nie chcę robić kolejnych questów, które były ostatnio. Nie chcę robić kolejnych openingów, które były ostatnio, a budowania dawno nie było. W sumie ja ten domek oczywiście wybuduję sobie taki, wiecie, ładniejszy, wszystko będzie już fajnie między odcinkami, ale postanowiłem też wam coś, co nieco pokazać, żebyście może właśnie po tym odcinku, może mi coś fajnego doradzicie, może właśnie powiecie: Flotar, źle to budujesz. Czyli ja będę kompletnie improwizował, nie mam żadnego planu, także będzie na pewno ciekawie. Dobra, jak chciałbym, żeby wyglądał ten domek? W sumie jak najładniej, tak? Jak najładniej. Chciałbym zrobić coś takiego, żeby to była taka jakby kopuła i w środku tego był domek. Nie wiem, czy się to uda, czy nie. Nie chcę robić. Wpisywałem na przykład parę domków Minecraft Treehouse w Google i te domki były naprawdę przepiękne. I ja wiem, że ten domek na pewno nie będzie przypominał tych, które zobaczyłem na internecie, ale spokojnie. Na początku wydaje mi się, że tutaj będzie wejście. Tutaj będzie na czymś takim drabinka, bo oczywiście prawdziwy domek na drzewie musi mieć drabinkę. Ja chyba gdzieś tutaj też drabinki mam i się zastanawiałem, z jakiego drewna też zrobić ten domek. I zdecydowałem tylko i wyłącznie dlatego, że miałem najwięcej tego surowca, czyli weźmiemy sobie to drzewo. Oczywiście jest tu masa innych drzew, ale spokojnie, na razie tego nie będę używał z prostego powodu, że mam tego za mało. Po prostu mam tego za mało i nie chcę tego drzewa tak jeszcze wykorzystywać, skoro mogę jakieś inne. Ok, i tutaj będzie się do tego domku wchodziło. Taki jest plan. I teraz tak, gdzie będzie się zaczynał tak jakby już sam domek, w tym sensie, że już wiecie, będzie podłoga i czy ja chcę na przykład, aby podłoga była z drewna czy z liści. Wydaje mi się, że najlepiej, żeby podłoga była po prostu z drewna, bo wtedy ładniej to wyglądało. Ja już kiedyś, jak jeszcze nie grałem w Minecrafta na modach, wiecie, był zwykły Minecraft, to właśnie budowałem jakieś tam domki na drzewie, znaczy domki raczej w drzewie. Po prostu na przykład, jeżeli chciałem to wyrównać, żeby to ładnie wyglądało, to stawiałem tu i klocki drzewa i wtedy to jakoś spoko w miarę wyglądało, ale tak nie będę chciał tego zrobić, trochę pokombinuję. Mówię, to co tutaj zobaczycie, nie oceniajcie tego, ponieważ to na pewno się troszkę kompletnie zmieni. Ok, na początku postawię sobie taką podłogę, czekajcie. I właśnie się kurde zastanawiam, czy mam robić coś takiego już, czy po prostu tej przestrzeni tutaj na przykład wypełnić ją liśćmi. I widzicie, wtedy to wygląda. Specjalnie włączyłem, normalnie gram na Minecrafcie grafika fast, ale to brzydko wtedy ten domek wygląda, dlatego włączyłem specjalnie na ten odcinek fancy i te liście wyglądają naprawdę przepięknie. Czuję się, jakbym oddychał tym drzewem czy coś takiego. W ogóle tu jest jakaś dzika krowa, tu będę musiał jakąś bramę zrobić. No jest trochę zmian, ale przyznam szczerze, że na początku chciałbym jak najszybciej zmienić tego, skopiować tego save'a na inny teren, bo chcę dodać parę modów takich na generowanie terenu, a już tak dużo wygenerowałem tego terenu, że przyznam, że chciałbym podkrywać tę mapę na nowo, mając te wszystkie przedmioty i mając to wszystko, co aktualnie posiadam, ale pewnie tak się nie stanie i będę na zawsze już musiał grać na tej mapie. Dobra, i teraz tak, robimy co... Nie, to musi być, widzicie, troszeczkę niżej. To będzie luźniejszy odcinek, spokojnie, jeżeli nie chcecie, możecie go sobie oczywiście nie oglądać, możecie go opuścić, czy będzie głównie budowanie, chyba że coś nagle się trafi takiego, i powiem, ej kurde, nie, ja nie chciałem, żeby tak to wyglądało, znowu źle zrobiłem, zburzyłem ten klocek i znowu jest tak samo, ale no, nie spodziewajcie się tutaj nie wiadomo czego. Czekajcie, czy ten domek... Się zastanawiam, czy ogólnie ten domek będzie dobrze wyglądał, bo oczywiście teraz on tak sobie wygląda, ale dodam na przykład tutaj liście, czekajcie, o tu, żeby to jakoś zakryć po prostu, bo chcę zrobić taki ukryty domek, o, ukryty domek na drzewie. W sumie no, to jest to, co chciałbym osiągnąć, tylko trudno też mi będzie odwzorować właśnie takie
taką koronę drzew. O, i już, czekajcie, jeżeli tutaj bym dał te liście. Okej, okay, i już jest troszeczkę lepiej, bo zobaczcie, nie widać od razu na pierwszy rzut oka, co tam jest. Jest po prostu drabina i taki efekt, taki właśnie efekt chcę uzyskać. Nie chcę, żeby, wiecie, tutaj wystawały okna, chociaż to też ma swój urok, przyznam. Ale no, no nie wiem, jeszcze sam nie mam pojęcia. Właśnie, liany by mi się przydały. Kurde, w jaki sposób mogę pozyskać liany? Bo to też można by było właśnie ładnie zrobić. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. A nie, to są po prostu liście, tak? Czy to... Wow, coś chyba się z tym stało. Nie wiem, to chyba było jeszcze niżej, ale zniknęło, ale przecież ja nawet tego nie dotykałem. Ale liany by były naprawdę spoko rzeczą. Dobra, zacznijmy budować w środku. Znaczy mamy tak, mamy wejście, okej, wchodzę sobie tutaj. Ja muszę sobie takie rzeczy wyobrażać. Wchodzę tak i tu mamy co? I tu potrzebna by była jakaś od razu ściana. I chyba zrobię taką mieszaną. Możecie zdecydować w komentarzach, czy ma być podłoga mieszana, czy na przykład zrobić ją tylko z drewna. I na przykład, czyli to muszę wykasować niestety. Ale oczywiście będę to starał się kasować. Znaczy te liście postaram się zachowywać, bo przecież mogę później je wykorzystać do jakiejś innej rzeczy, czyli w skrócie wokół tego nie muszą być tylko te zielone liście, których mam masę, tylko mogę zrobić to takie przeplatane, urozmaicone, żeby to po prostu ładniej wtedy wyglądało. Nie. Drewno tutaj. Okej, okay, i jak to wygląda teraz? Wchodzę sobie tutaj, mam taki domek, tylko, no właśnie, mam tutaj tylko takie wejście. Ja bym potrzebował jeszcze zrobić ścianę. No, ściany by były spoko i nawet mam pomysł, w jaki sposób to mogę zrealizować. Po prostu zrobić ścianę z tych liści. I to by było naprawdę ładne. Kurde, tak, jak taki domek będzie się później prezentował, czekajcie. No, już jest spoko, tylko będę musiał to zakryć, bo tu widzicie, nie ma kompletnie prywatności, nie ma niczego, jest po prostu zwykłe klocki drewna. Jak widzicie, używałem tych masy sadzonek. Większość przedmiotów właśnie, bo może się zastanawiają niektóre osoby, większość przedmiotów jest już przeniesiona do skrzynek, także oczywiście chodzi o ten odcinek taki blokowy, także nie musicie się niczym martwić, że znowu zostawiłem to i nie posprzątałem. Posprzątałem, chociaż nie wszystkie przedmioty zostały mi tam, nie wiem, podsumowując chyba, nie wiem, z dwie skrzynki, może mniej, pewnie nawet mniej. Nie, jest jedna skrzynka takich różnych przedmiotów, z którymi miałem problem, gdzie je mogę dopasować. I czekajcie, jak to wygląda. O, już jest spoko, tylko widzicie, to też przydałoby się jakoś ukryć. Okej, okay. Chociaż jakby jakiś tam klocek od czasu do czasu, nie, tutaj nie mogę, ale jakiś klocek od czasu do czasu był widoczny, to oczywiście się nie pogniewam, ale nie chcę, żeby to było widoczne z tej strony, okej? Okay? Dobra. Wchodzimy sobie tak, jeszcze raz, jest w ogóle ta dróżka. Tak lubię takie detale w Minecrafcie, naprawdę. To jeszcze najlepiej, żeby tu gdzieś kwiatek rósł, albo jakiś kamyszek. W sumie chyba nie ma takich kamyszków malutkich. Dobra, wchodzę sobie tutaj, jest spoko. Dosyć dużo miejsca będzie miał ten domek i jeszcze nie mam pomysłu w ogóle, w jaki sposób go zagospodarować, ale tym będę się martwił kiedy indziej. I teraz tak, zrobiłbym... jakie to jest w ogóle wysokie? No to nie jest zbyt wysokie, a w dół, czy to idzie dosyć mocno w dół, powiedzmy mam ten poziom, ile mógłbym, też nie za dużo w sumie mógłbym dać na dół, bo chciałbym, żeby to nie był taki płaski domek, tylko na przykład zrobić tutaj schody, tutaj będą szły schody i będzie można sobie wejść pięterko wyżej i czekajcie, teraz muszę tutaj wyrównać, już się zaczyna to kształtować, widzicie, to wszystko mówię, to jest wszystko spontaniczne, także, no, kurde, ja w ogóle ile razy to powtórzyłem, to jest spontaniczne i pewnie to się zmieni, także nie oceniajcie tego, no jak chcecie to oceniajcie, no, średnio mnie to jakoś tam będzie ruszało, przyznam szczerze. Właśnie, odnośnie live'ów, może są tutaj osoby, które były, uczestniczyły w live'ach. Jak wygląda sprawa dzisiaj, czyli dla was wczoraj, dostałem SMS-a, przeczytam wam go. X.com.pl. Uprzejmie informujemy, iż zlecenie bla bla bla, tu jest numer zlecenia, zmieniło status realizacji na zleconą wymianę serwisową, czyli najprawdopodobniej, nie jestem tutaj na 200% przekonany, ale tak na powiedzmy 90% jestem przekonany, że dostanę po prostu nowy mikrofon. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest gigantyczna, znaczy długa, nie gigantyczna, jest długa historia właśnie, co się dzieje z tymi moimi mikrofonami. I teraz nagrywam Blue Yeti, z którym mam problem, że ja otrzymałem ten dźwięk, tak żeby tego nie słyszycie, ale na jedną słuchawkę są takie zakłócenia dosyć mocne, jako że mówię, mogę otrzymać sobie ten dźwięk, to jakoś w miarę mogę to
zatuszować, ale no, muszę odesłać po prostu ten mikrofon Blue Yeti, a że to jest któryś z kolei, który mi się psuje, ten Yeti, to postanowiłem po prostu, że kupię inny mikrofon i wybór padł na Razer Sirena i zapłaciłem tam za niego naprawdę dużo. I przychodzi ten mikrofon i miałem taki plan, żeby jak wyjść na zero po prostu, czyli jak zrobić, żeby ten mikrofon mi się zwrócił. I pomysł był taki, że oddaję do naprawy tego Blue Yeti, oni mi przysyłają nowy, już powiem wam tak, już mam z nimi doświadczenie, także wiedziałem, że mi zwrócą go na nowy na pewno, ten mikrofon. I później go sprzedaję jako nówka sztuka zapakowany, bo taki bym dostał. I wtedy po prostu kasa za na wydany mikrofon Razer Siren się zwraca. I wszystko jest ok, wszyscy są zadowoleni. Ale nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, że mikrofon, który przyjdzie do mnie, Razer Siren, będzie uszkodzony. Znaczy nie uszkodzony, ale był z nim pewien taki problem, że podczas nagrywania był taki... Kurde, takie pyrkanie było, takie jak mówiłem. I mówię, kurde, no widziałem, że parę osób na polskim YouTubie posiadało ten mikrofon, posiada. I normalnie nagrywają z czymś takim, właśnie z takim, powiedzmy, pyrczeniem. Z racji innego słowa po prostu to tak to nazwę. No i mówię, kurde, no jasne, też mogę teoretycznie z tym nagrywać, ale nie po to płaciłem ileś tam set złotych, aby dostać nie w pełni sprawny sprzęt. I niektórzy z was mogą się, kurde, zastanawiać, jak powiedzieć, no flotar to tylko, wiesz, to tylko pyrczenie, to nam nie za bardzo by to przeszkadzało, ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, że kupujecie, nie wiem, kupujecie komputer, nowy komputer sobie kupujecie i okazuje się, że on nie działa w pełni sprawnie, bo raz, powiedzmy, na 2 godziny się zacina na 3 sekundy. Oczywiście dalej możesz go użytkować, ale jeżeli kupujesz coś, to kupujesz to z myślą, żeby to działało w 100%, a nie żeby były z tym jakieś problemy. No i odesłałem ten mikrofon i właśnie czekam, aż mi go przyślą i wtedy powrócimy do streamu, bo na Blue Yeti nie mogę streamować, bo to jest bardzo, nawet testowałem to. Są te właśnie, ten problem na jedną słuchawkę jest bardzo słyszalny, dlatego mówię, nie będę was czymś takim katował, bo to będzie po prostu bardzo złe. Także skrócona historia tego, jak się sprawa ma właśnie z mikrofonami i innymi dziwnymi peryferiami, które posiadam. Okej, czekajcie. Bo ja tutaj, widzicie, się troszeczkę zagadałem, ale to jest spoko, bo ja gadam. Ja mówię jedno, a robię kompletnie inne. I powiem wam, podoba mi się ten domek na drzewie. Czekajcie, wchodzę sobie tutaj. Tutaj będą schody. I to jest dosyć duże pomieszczenie. Tutaj też jest dosyć duża trawa, jasne, mógłbym zrobić, czekajcie, chyba mam nawet pomysł, bo zastanawiałem się, chciałem zrobić taki taras i myślę, gdzie ten taras zrobić, ale chyba tutaj zrobimy coś takiego, właśnie taki tarasik, okej, tylko teraz będę musiał to wyrównać, żeby to, o, jest nawet jest nawet tutaj drzewko, niestety już mi się skończyły nożyce, ale zobaczcie, czy to nie będzie wyglądało przepięknie, jeżeli tutaj, chociaż to też bym musiał jakoś wyrównać, czekajcie, bo muszę się zastanowić, no, to takie rzeczy, właśnie gdy sam sobie buduję to między odcinkami, to wiecie, buduję to na przykład, nie wiem, 2 godziny, bo często się zastanawiam, tak wiecie, patrzę, rozglądam się, a że jestem na odcinku, to muszę, bum, raz, dwa, szybko myśleć, bo po prostu was to znudzi i nie będzie się chciało wam czegoś takiego oglądać, co oczywiście jest całkiem zrozumiałe. Wiem, co zrobię. Czekajcie. Czy się to uda? Pyk. Czekaj, tak. Okej, takie przejście. W sumie wygląda jak gówno, ale spoko. Pewnie i tak to wszystko zburzę i wybuduję kompletnie inaczej, ale na razie mogę się na tym odcinku troszeczkę tym wszystkim pobawić. Oj, nie. No właśnie, chodzi mi, żeby tu był taki piękny taras widokowy, ale na razie to kompletnie nie przypomina tego tarasu, niestety. Ku mojemu zdziwieniu, przecież jestem takim idealnym budowniczym i ostatnio zbudowałem i pierwszą taką normalną rzecz w Minecrafcie, także teraz porywam się pewnie z motyką na słońce i tego nie uda mi się nigdy skończyć, ale spoko. Ja wierzę, że się to uda, tak czy inaczej. Znaczy, albo będzie wyglądało to dobrze, albo będzie wyglądało to źle. No innej raczej opcji nie ma. Okej. Te białe kwiatki, no one są naprawdę spoko. Ja pójdę po resztę. Nie prezentuje się to źle.
o kurde, tam, ale mam pomysł, czekajcie, oj, właśnie wpadłem na genialny pomysł, już wam mówię, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że w ogóle mikrofon mam włączony, bo nie sprawdziłem, bardzo często przed nagraniem, mam białe kwiatki, nieważne, bardzo często przed nagraniem testuję, czy wiecie, czy mikrofonu nie mam wyciszonego, czy nie wiem, może przypadkiem go po prostu wyciszyłem, czy coś takiego, i parę razy właśnie tego nie sprawdziłem, tak jak na przykład teraz, i mam nadzieję, że nic się z tym złego nie stanie, ale właśnie parę razy nie sprawdziłem i na przykład nagrywałem sobie odcinek i bum, okazuje się, że odcinek cały jest w plecy, bo zapomniałem sobie sprawdzić ścieżki dźwiękowej, i to jest tak denerwujące, no wkurza człowieka, wiecie, poświęcacie na coś czas i się okazuje, że bum, program, my nie dopilnowaliśmy, ja nie dopilnowałem i niestety, niestety się plik nie nagrał. Okej, czekajcie, mam tutaj, już wam mówię, o co mi chodzi. Zrobimy taki mostek, który będzie szedł tutaj. Stąd tutaj, taki mostek, on będzie bardzo ładnie zrobiony, bo nie chciałbym, żeby to był po prostu, znaczy tak, chcę, żeby to był oczywiście domek na drzewie, ale chciałbym, żeby jednocześnie było czymś więcej, bo co mogę w takim domku na drzewie trzymać albo robić? No w sumie za bardzo już to, co mi jest potrzebne, chociaż oczywiście farmę bym musiał powiększyć, ale tym się zajmiemy w jakimś innym odcinku. No, także no, wszystko to, co mam teoretycznie, to znaczy wszystko to, co mam, wszystko to, co jest mi potrzebne w Minecrafcie, już w ten czy inny sposób zostało zrealizowane. Teraz buduję takie rzeczy dla samego budowania. Nie każdemu oczywiście one mogą się spodobać i przypaść do gustu. Są oczywiście tutaj osoby, które lepiej budują ode mnie w Minecrafcie. Ja się oczywiście z tym zgodzę. Tylko że no, ja nigdy nie budowałem w Minecrafcie. Muszę powiedzieć, że nigdy jakoś... zawsze wolałem właśnie chodzić na jakieś takie kurde wyprawy, tutaj jakieś zabijać potworki, moby i tak dalej. Zawsze to mnie jakoś tam jarało, że tak powiem. Okej, zrobimy sobie płotki. Teraz tak. Drewno. Pyk, 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 pyk. Okej. Czy to wygląda fajnie? Wchodzę sobie tutaj, tylko ten daszek. Dobra, wchodzę sobie tutaj i tu przydałoby się jakieś krzesełko, coś w tym stylu, no, coś w stylu krzesełka, chyba że po prostu to zniszczę. Czekajcie, mam fajny pomysł. W ogóle sadzonki można stawiać na drzewie? Nie, niestety nie można, bo bym miał dobry pomysł, w jaki sposób to po prostu mogę dalej tam ładnie pokierować. Okej, to musi iść. Okej. Coś takiego, taki daszek. No nie wygląda to źle. Spodziewałem się, że ten taras będzie wyglądał o wiele gorzej. Czyli tak, wchodzę tutaj, tu będą schody. Tu mam taki taras, chociaż nie wiem, czy wejście nie jest zbyt szerokie. Może na jeden zrobić to wejście, albo na dwa klocki. Bo na trzy to takie jest, kurde, bardzo, bardzo przestronne się wydaje. Tutaj będzie na pewno ten mostek, połączenie. Ale chciałbym jeszcze jakoś to rozwinąć, bo ten domek jest jeszcze za malutki. I teraz pytanie do was, uwaga, pytanie. Czy mam ten domek zrobić taką jakby spiralę, że tutaj w tym miejscu by były schody i to by szło jeszcze dalej, to wtedy bym musiał parę drzew i jeszcze więcej zasadzić. Czy mam zrobić na przykład takie zejście na dół, bo ten domek jest na tym poziomie, a zobaczcie, że liście mam tutaj, czyli jeszcze parę tych poziomów mógłbym ogarnąć i dołożyć. O, czekajcie, tutaj muszę to... To jest napaskudzone tutaj, trzeba oczywiście naprawić. Jak najczęściej mieszamy bloki tej trawy. Nie, krzaków. Boże, liści. To są tylko liście. No, żeby to po prostu nie wyglądało tak wszystko tak samo. Okej, tutaj jakiś listek. Dach. Powiedzmy, że dach będzie na tej wysokości. Chciałem zrobić, pytałem się na początku, czy zastanawiam się, czy zrobić tą podłogę tak czy siak, ale wydaje mi się, że z tych liści i gdzieniegdzie właśnie te klocki drzewa, wygląda to naprawdę, naprawdę ładnie. Czekajcie, jeszcze daszek. Jak najwięcej dachu tutaj zrobimy. Okej, tylko kurde, no brakuje mi innych liści. No, oczywiście mogę je ściąć, Flotar. Możesz te liście pościnać, na przykład nie z tego drzewa, żeby nie było, znaczy nie z tych drzew, których używam tutaj, tylko mogę sobie zrobić coś takiego. Boże, jakie to jest fajne, że te nożyce tak szybko wycinają te liście z tych drzew. O, i widzicie, mam cały stack, także mogę teraz szaleć dalej z dachem.
I okej, to będzie tak, 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 tak. I powiedzmy, że ten dach będzie się tutaj powoli kończył. Znaczy powoli kończył. No tak, powoli kończył, to chciałem powiedzieć. Okej, tak, żeby różnorodność przede wszystkim. Pięknie. I teraz tak, wchodzę sobie tutaj. Jeżeli bym miał na fast grafik, to zobaczcie, że to wygląda tak bardzo... no, wygląda jak takie solidne bloki. O, to chciałem w sumie powiedzieć. I nie wiem, czy to jest dobrze, po prostu czy to dobrze wygląda, czy też nie. Ale wchodzi, dobra. Teraz już będę kończył odcinek, także wchodzimy sobie do domku na drzewie. Czekajcie. O, teraz będzie to lepiej wyglądało. Tup, 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 tu jest drabinka. Na każdy domek musi być drabinka. Wchodzimy sobie tutaj, są schody, pięknie. Ach, nie ma tutaj jeszcze dachu. I pójdę sobie na taras. Przepiękny widok. Też tego chyba tutaj nie powinno być. No, ten klocek tu nie pasuje. Od początku tu nie pasował. No, teraz jest o wiele lepiej. Tutaj chyba będzie jeszcze ściana. Okej, tutaj będzie ściana, tutaj jest drzewo, także wszystko spoko. I tutaj jest mostek. A co z tym? Z tym zostawiam wam, także piszcie komentarze. No, oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że takie budowanie z pogadanką w tle też wam przypadło do gustu. Jak widzicie, staram się troszeczkę, nie chcę, żeby te odcinki cały czas wyglądały tak samo, czyli albo idziemy na dungeon, albo robimy lucky bloki, albo jakieś inne rozpakowanie rzeczy, tylko staram się, czy to na przykład tutaj pogadać, czy to po prostu wam pokazać, co się zmieniło, tak różnie, żeby po prostu było różnie w tych odcinkach. Jest piękny zachód słońca, także ja wam dziękuję za uwagę jeszcze raz, do zobaczenia, cześć!